Szli już bardzo długo. Szli, oczekując znaku. Znaku, o którym powiedzieli im bogowie. Znaku, który wskaże im miejsce, w którym mieli zbudować swoje miasto. Czekali, aż zobaczą orła siedzącego na krzewie opuncji. Aż wreszcie proroctwo się wypełniło. W tym właśnie miejscu zbudowali swoje miasto. Miasto ogromne i piękne. Meksyk, Tenochtitlan. Przybyli z kraju Aztlan. Właśnie dlatego nazwano ich Aztekami. Wydarzyło się to w roku 12 domu. Byłem wtedy beztroski. Ciągle chodziłem na polowania z moją dmuchawką. Wtedy jeszcze zwali mnie Koapil, w moim języku to znaczy mały wąż. Żyliśmy wtedy skromnie. Dzięki ptakom, które przynosiłem z polowań, mogliśmy urozmaicić nasze dzienne racje kukurydzianych placków i składać ofiary naszym bogom. Tego dnia szło mi całkiem nieźle. Już przygotowywałem się do powrotu do Atoyak, mojej rodzinnej wioski. Nagle zobaczyłem, jak jakiś wojownik atakuje dostojnika. Kiedy morderca zniknął, pobiegłem do umierającego. Zanim umarł, zdążył mi dać tajemniczy rzeźbiony naszyjnik. Błagałbym jak najszybciej powiadomił pewnego poetę o imieniu Tlatli, który mieszka w wielkim mieście, w Tlatelolco. Umierający dostojnik powiedział mi, że to sprawa życia i śmierci dla całego państwa. Gdy skończył mówić, pojawił się ten wojownik. Tym razem byli z nim żołnierze. Powiedział, że to ja zabiłem tego człowieka. W lot wszystko zrozumiałem. Gdybym tam został, to byłoby po mnie. Musiałem uciekać. Moje nogi były młode i silne. Znałem wszystkie zakamarki lasu, który otaczał moją wioskę. Wymknąłem się żołnierzom. Przez całe dni ukrywałem się w górach, zanim zdecydowałem się powrócić do rodzinnej wioski. Wtedy zrozumiałem, że moje przeznaczenie zmieniło się na zawsze.